Dzień dobry, witam Was w transmisji na żywo, a dzisiaj moim gościem będzie Monika z Dzieciaków, Cudaków. Porozmawiamy sobie na temat odżywiania dzieci, jak to ogarnąć w praktyce, bo tutaj już odbyły się live'y dotyczące odżywiania dzieci i one były z Olgą Grech, natomiast nie ma to jak porozmawiać z osobą, która robi takie rzeczy w praktyce, a jest to nie lada wyzwanie, ponieważ dzieci jest aż pięcioro. Także zapytam Monikę, jak ona sobie radzi, jaką dietę stosują dzieciaki, cudaki, czy zwraca uwagę na to, co dzieci jedzą w przedszkolu. Ja już próbuję odszukać mojego gościa. Czy Monia tutaj do mnie dołączyła? Mam nadzieję, że już jest. Także wyszukuję. Zapraszam. No i teraz czekamy, aż Monika dołączy do nas. Cześć, Monia! Boże, jak fajnie Cię widzieć! Cześć. Tu się odsunę, żeby było widać. Cześć. Ale jak myśmy długo się próbowały umówić, Ty jeszcze byłaś z luziem w brzuszku. Tak. Wiesz co, ja wczoraj nawet z moją mamą rozmawiałam i mówię, że będę miała z Tobą live'a, czy Cię zna i tak dalej, nie? I ona mówi, że no, że oczywiście. I ja mówię, że z pół roku chyba, nie? Pół roku? Tak, no jakoś to tak jest. No. Monia z rana jak śmietana. No, ktoś tutaj pisze. Monia! Dobra, wiesz co, powiem Ci, że to jest niesamowite. Ja Ciebie uwielbiam, ja Ciebie oglądam na bieżąco i wiesz, chociaż mnie to tak w kontekście dzieci nie interesuje, bo ja już nie planuję mieć większej ilości dzieci, niemniej jednak Twój profil jest dla mnie taki totalnie, wiesz, relaksacyjny. Można to o pieluchach opowiadać i mnie to po prostu interesuje, bo Ty jesteś taką oazą normalności, wiesz. Ty nie masz tego przysłowiowego kika w tyłku, nie? Nie zwracasz uwagi, czy to fajnie wypadnie na Instagramie, czy też nie. No i wiesz, co mnie, co mega moje serce się cieszy, jak ja widzę Wandzie z tą kurzą łapką. To jest niesamowite, bo ty pokazujesz takie rzeczy, wiesz, których inne osoby po prostu czują obrzydzenia w tej sytuacji. No i dzisiaj będę chciała Cię wypytać, jak to w ogóle jest u Was z tą dietą? Dlaczego ta dieta jest taka? Dlaczego zwracasz uwagę na to? No i może zaczniemy od takiego podstawowego pytania, czy Twoje dzieci jedzą płatki z mlekiem? Nie. Dlaczego? Nie. Ludo, wiesz co, jak dzisiaj przeczytałam te pytania dopiero i zobaczyłam to pytanie, czy twoje dzieci jedzą z płatki z mlekiem, to się zastanawiałam, że wiesz, że ja nawet nigdy na to nie wpadłam, żeby im dać płatki z mlekiem. Nigdy. Tak jakoś, nie wiem, to mi się wydaje tak abstrakcyjne, że aż niemożliwe do zrealizowania, że w ogóle ja bym... Nie dałabym im tego, ale nie dlatego, że no, wiem, że to jest syf, ale nie z tego względu, bo zdarza się, że zjedzą coś, tylko po prostu nie wpadłabym na to, żeby dać im na śniadanie płatki z mlekiem. No mleko nie i płatki też nie, bardzo staram się, żeby moje dzieci dostawały do jedzenia coś, co je odżywi, a nie tylko zapcha, nie? Ale wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo dopiero co wróciłam z Tatr i tam była taka kuchnia, w której były takie podstawowe składniki śniadania i było to opisane, że jest to śniadanie najbardziej odżywcze. I każdy rodzic, który wchodził tam z dzieckiem, pytał się dziecka o dwie rzeczy. Pierwsza, czy chcesz zjeść płatki z mlekiem? Druga, czy może zrobić ci tosty z Nutellą? O kurde. Też dobre. Wiesz, w ogóle nie było innego pytania, nie? To były to, masz do wyboru albo to, w domyśle, że jest to odżywcze. A ty mówisz, żebyś w ogóle na to nie wpadła. Dlaczego? Bo od momentu, kiedy zaczęłam mieć dzieci, to zaczęłam się interesować no, dietą, zdrowym sposobem odżywiania i jakoś tak, wiesz, razem z tym macierzyństwem to jedzenie we mnie, ta świadomość tego jedzenia we mnie rosła i jak rozszerzałam dietę dzieciom i tak dalej, no to już ta żywność była dobra. Wszystkie produkty, które ja wcześniej jadłam i były no, dla ludzi niekorzystne, to ja już wyeliminowałam, nie? Więc zapomniałam o tych rzeczach, które są takie no, no powszechne, takie właśnie jak te płatki z mlekiem, że wiesz, że no ja też to jadłam, nie? Ja zapomniałam, że takie coś istnieje po prostu. Przez to, że tak bardzo przyzwyczailiśmy się do tego, co my jemy, że no w ogóle nie myślę nawet o takich rzeczach. No
no dobra, ale powiedz mi, skąd pomysł, że one są niezdrowe, wiesz? No bo ja jeszcze mogłabym powiedzieć, bo ja jestem dietetykiem, ale wiesz, ty skąd masz wiedzę na przykład, że coś jest niezdrowe, albo że coś jest zdrowe, że coś warto podać, albo czegoś nie warto podać? Od dietetyków, od ciebie, od lekarzy, z książek. Ja bardzo dużo czytałam, bardzo dużo się dowiadywałam, jeździłam na różne konferencje, no, przewertowałam internet wzdłuż i wszędzie, żeby się dowiedzieć, co podawać ze względu na Henia. Nie? Jak się Heniu urodził, nie wiem, czy wiedzą, zespołem Downa, no to ja się dowiedziałam, że no, oprócz terapii, dietka, nie? Dietka, że bardzo dobry wpływ ma, no, odpowiednie żywienie na rozwój. No i mówię, no dobra, no to cisnę, no to muszę się dowiedzieć wszystkiego, żeby, no, nie tyle, żeby mu nie zrobić krzywdy jedzeniem, tylko żeby mu go jak najbardziej wesprzeć. No i wtedy dowiedziałam się, czym tak naprawdę jedzenie jest, bo ja wcześniej też traktowałam jedzenie po to tylko, żeby się najeść, żeby się zapchać, żeby, wiesz, nie, szybko gdzieś biegać, nie myśleć o, no i nie myśleć o tym, że to tak naprawdę, no, ma nas odżywić, nie, i dać nam siłę i moc. To powiedz mi, na czym polega wasz sposób odżywiania? Jakimi wy się zasadami kierujecie? Dużo tłuszczy. Ja, wiesz, jestem, nie wiem, czy ja u ciebie mogę go mówić o niektórych rzeczach, bo wiesz, jak u siebie powiem. Nie, mów, mów. Tak. Bo tu się zaraz posypie coś w komentarzach albo w pytaniach, nie? Więc dużo tłuszczy, mało węgli i bardzo mało żywności przetworzonej, takich, nie wiem, półproduktów, czy słodyczy, czy coś takiego, no to unikamy. No dobra, powiedziałaś tak, wiesz, delikatnie, żeby nie było, ale ja bym musiała cię dopytać, co to znaczy dużo tłuszczy? Czy tłuszczu w diecie? No dużo, jeszcze uwaga, dużo tłuszczy od zwierzęcych. No, więc u nas jest bardzo dużo masła, smalców, wszystkich takich zup na wywarach. No, ja dwa razy w tygodniu gotuję rosół taki konkretny. No i dzieciaki jedzą mięso razem z tymi chrząstkami, ścięgnami, z tłuszczem, ze wszystkim. Im więcej tego, tym lepiej. No, No dobra, a tak jakbyś miała powiedzieć zasady, na przykład, bo wiesz, często w dietach dzieci z jakimiś różnymi zaburzeniami czy w alergiach mówi się tak, że to jest trzy razy bez cukru, bez nabiału, bez zbóż albo chociaż bez pszenicy czy bez glutenu. Jakbyś miała tak w skrócie podać zasady, których rzeczy tak absolutnie u was nie ma? My zaczęliśmy od GAPS-a, więc u nas odstawiliśmy całkowicie wszystkie produkty przetworzone, nie było, było zero cukru, nabiał był, ale tylko fermentowany, więc ja w domu robiłam z mleka krowiego jogurty i kwaśną śmietanę, ale długo fermentowane i tylko to, no i zero warzyw skrobiowych. No i no, mała ilość węglowodanów, więc nie było też, teraz od czasu do czasu jedzą chleb, ale wcześniej też nie było żadnych zbóż, nie? No, nic takiego, chyba że jakieś mąki z orzechów. To powiedz w takim razie, co jedzą twoje dzieci na śniadanie? Bo ja mam takie wrażenie, że tego tak do końca nie pokazujesz, że częściej pokazujesz jednak Wandzie z kurzą łapką i pokazujesz, jak przyrządzacie soki. Natomiast rzadko widziałam przygotowywanie takiego typowego śniadania u was. Bo średnio mam czas rano, ale bo wiesz, przedszkole i tak dalej, zajęcia, więc się spieszymy, ale przeważnie jest to, no, jakieś śniadanie białkowo-tłuszczowe, często jemy jajecznice, różne omlety z warzywami lub bez, parówki, dobrej jakości parówki, jedzą, no takie rzeczy i jakieś takie, wiesz, zawsze dodaję do tego jakieś awokado, jakiegoś pomidora, bo Boguś na przykład kocha pomidory, nie, no i tak, żeby dla każdego coś było. A Henik, ze względu na to, że on nie je warzyw takich surowych, no to często przemycam, staram się przemucić mu chociaż odrobinę w omletach, nie? To omlet. To powiedz mi, ile jajek zużywacie na śniadanie, tak wiesz, dla wszystkich? Dużo. Dużo. No. 15?
15 to mało w sumie. No, ten ma małoludkie dzieci, nie? No Józia nie jeszcze, no to, no, ale no nie policzyłam Wojtka, bo on rzadko je z nami śniadanie, więc no to ten, no to 15 dla nas, tak. Powiedz mi, czy to się wam nie nudzi? Bo wiesz, ja często słyszę, wiesz, ja pokazuję te swoje jajka na śniadanie, na obiad często jest mięso i dostaję informację, czy mi się tak monotonna dieta nie nudzi. No właśnie, i wiesz co, ja się też nad tym zastanawiałam, bo mówię, no dobra, no ja wymyślam z tymi omletami, że one są naprawdę, no powiedzmy, że mamy 3 razy w tygodniu jakąś taką frittatę i tam są, jest bardzo dużo różnych składników, że on za każdym razem smakuje inaczej, nie? Albo jajecznicę też tam kombinuję, tak żeby nie była to zwykła jajecznica, żeby dzieciom wprowadzić trochę tej różnorodności. I ja się zastanawiałam, też kiedyś miałam takie pytanie, że czy dzieciom się to nie nudzi. No to wydaje mi się, że jak ktoś dostaje na śniadanie tylko płatki z mlekiem, to chyba albo owsiankę je przez kilka na śniadanie, no to chyba mu się prędzej znudzi, niż to, że wiesz, no jajka można podać w różnych postaciach, że tą płatków tak nie podasz, nie? No właśnie, bo wiesz, ja zawsze mam taką odpowiedź, no słuchaj, ty się mnie pytasz, czemu mi się jajka nie nudzą, skoro mogę je na różne sposoby przygotować, a ty jesz codziennie płatki z mlekiem i w ogóle nie mówisz o tym, że ci się nudzą. Albo dwa podstawowe składniki Polaków, to jest pszenica i nabiał, jakiś serek wiejski, tak? I tą pszenicę jemy w postaci chleba, bułki, makaronu, pizzy i generalnie jemy cały czas to samo, prawda? I jakoś nikt się nie pyta, czy nam się to nie nudzi. A powiedz mi, jak wygląda dalsza część waszego jadłospisu? Czy ty też pilnujesz na przykład tego, żeby były dłuższe przerwy między posiłkami? Czy dzieci jedzą wtedy, kiedy są głodne? Czy wtedy, kiedy każdy zawoła, że jest głodny? Bo jest was sporo. Jakbyś tak miała co chwilę reagować na głód, no to jest to dość takie, można powiedzieć, uciążliwe. Ja staram się trzymać takich posiłków, że dzieciaki dostają śniadanie, potem mają jakąś małą przekąskę i obiad jedzą dopiero około 15-16. I wtedy jedzą obiad i najczęściej jest tak, że jedzą potem wieczorem przed spaniem bardzo no, małą kolację, coś takiego drobnego. I to im wystarcza, że staram się, żeby nie podjadali między. Oni też są raczej do tego przyzwyczajeni, do tych godzin jedzenia. No wiadomo, że gdzieś jesteśmy, to coś tam jeszcze sobie przekąszą, ale no, raczej pilnuję, żeby nie jedli za często i zbyt dużo. A Więc. pilnuję, żeby to była odpowiednia pora przed pójściem spać. Na przykład, no, wiesz, jest 20, nie wiem, o której idziecie wszyscy spać, ale załóżmy, jest 20 20 czy idą. O o 20 20. idą. Tak, to staram się tak, żeby no, nie później niż o 18, żeby coś zjedli. No i A jeżeli wtedy. też później by chciał zjeść, to tłumaczy, że to jest za późno, Jeszcze typu, się że już nie. nie zdarzyło się raczej tak, żeby któreś z dzieci wołało, że są zjedzone. Wiesz, ja też sama. Ale to wyszło, ja w ogóle się dowiedziałam o tym po jakimś czasie, że jest ten intermittent fasting i że no, ten czas między posiłkami jest wydłużony, to znaczy jest ta długa przerwa. I wiesz, i ja przez to, że sama jem bardzo mało węglowodanów, a dużo mięsa i tłuszczy i tak dalej, no to ja nie czuję tego głodu, nie? I myślę, że u moich dzieci jest podobnie, bo one, prawda jest taka, że śniadanie wołają, że są głodne na śniadanie, ale przez to, że oni jedzą tak późno obiad, to 15-16, to już z tą kolacją jest tak, że to częściej ja im mówię, chodźcie coś zjeść, jest kolacja, niż że one mówią, że są głodne. No to jakbyś miała jeszcze powiedzieć, bo śniadanie to już wiemy. Przekąska to chyba są te koktajle, soki, które przygotowujecie, czy to jest coś innego? No, kogel mogiel z miodem. Z miodem. I ten miód też często było jakieś takie, wiesz, no, pytanie, że miód jest niezdrowy, że dziecko dopiero powyżej tego i tego roku życia, no, ale jedzą surowe żółtka z miodem. Tak. To jedzą bardzo długo. Heniek na przykład jadł bitą kwaśną śmietanę. Tylko taką tłustą. Ja też ja uwielbiam. W ogóle kocham śmietanę. Mogłabym śmietanę jeść tak, wiesz, nie Ja może. też, ja słuchaj, ja sobie do szklanki nalewam i popijam sobie jedzenie tym. Ja też.
Uwielbiam, naprawdę. No, więc moje dzieciaki też bardzo chętnie to jedzą i jakieś, ja im robię jakieś takie słodkości, nie wiem, jakieś owoce pod kruszonką, czy coś takiego z mąki migdałowej, albo właśnie jakiś koktajl, nie? Banan przepraszam, ale jestem tak niewyspana dziś, że ciężko mi się mówi. I mleko migdałowe też, nie? Coś takiego. Takie przekąski. A co jecie na obiad? Czy macie na przykład standardowy, wiesz, makaron taki ze sklepu? Tu było pytanie od jednej z mam, czy taki zwykły makaron jecie albo ziemniaki? Nie jemy makaronów. Jeżeli jemy makaron, to jemy makaron z cukinii. I też o istnieniu makaronu zapomniałam i nauczyłam się jeść rosół. Tak samo dzieci jedzą rosół bez makaronu, tylko no, z mięsem i z warzywami z rosołu. I nie wiem, czy jakbym im tam dała makaronu, czy oni by go zjedli, bo no, nigdy tak nie było, nie? Że mi ten rosół, makaron nie jest potrzebny. Dzieciaki też nie są nauczone jedzenia makaronu. Ziemniaki od czasu do czasu się zdarzają. Kiedyś nie było w ogóle, więc było bardzo dużo kalafiora na przykład zamiast ziemniaków. No, ale teraz ja bardzo mocno popuściłam, jak byłam w ciąży z Józkiem, bo nie dałam rady gotować, więc wtedy po prostu było coś, żeby oni zjedli. No i od wtedy zaczęło się dużo tych ziemniaków, ale no, staram się, żeby nie było. Czy u Was zawsze są te obiady mięsne? Czy masz jakąś taką metodę, wiesz, jak to w polskiej kuchni? Nie, są no, głównie mięsne, ale jemy też łososia, rybę. Tak, ale z reguły to jest mięso. Henik na przykład nie wyobraża sobie jedzenia bez mięsa, on musi mieć mięso, nie? No, więc staram się robić mięso. Czasem jest na przykład tylko jajko sadzone, bo nie mam czasu nic innego zrobić, nie? No. No to jeszcze została nam kolacja. Co jest zwykle na kolację? No bo to ja wiadomo, obiad już jest sycący, więc kolacja Zazwyczaj to to jest jest raczej. to, co zostanie czasem z obiadu, no nie wiem, coś tam wymyślę im, albo na przykład, nie wiem, jakiś pieczony kalafior, coś takiego, że wiesz, tylko żeby przekąsić, bo oni tak naprawdę nie są wtedy jeszcze głodni, nie? Więc podziubią i tyle, nie? Czasem jakiegoś kabanosa Dorota zje, bo Dorota lubi kabanosy, więc no. To powiedz, jak ty to ogarniasz? No bo jednak piątka dzieci, ty, Wojtek, jest was siedmioro. Czy ty masz jakąś pomoc do przygotowywania tych posiłków? Czy to ty gotujesz? Ty robisz zakupy? Teraz ja, wcześniej mieliśmy taki podział, że ja zawsze gotuję w domu, Wojtek robi zakupy, teraz już się bardzo mieszamy, robi zakupy ten, kto po prostu może. No, robimy duże zakupy po prostu, nie? I fakt jest taki, że my nie kupujemy mięsa na bieżąco, bo my mamy dwie zamrażarki zapełnione mięsem każdego rodzaju. I no, takim ekologicznym bardzo długo szukaliśmy różnych dostawców ze wsi, to od tego kaczkę, od tego kurę, od tego wołowinę i tak dalej, więc mamy ten zapas i o to się nie muszę martwić, tylko wyciągam sobie rano czy dzień wcześniej. No, warzywa gdzieś tam z ryneczku, czy też od zaprzyjaźnionych gospodarstw, także staram się zawsze z takich miejsc, z których wiem, że to jedzenie no, jest w miarę okej. I no resztę to kupujemy, ale że wiesz, przez to, że u nas nie ma tej żywności przetworzonej, nie ma tych półproduktów, no to te zakupy wyglądają trochę inaczej, nie? No więc no, nie muszę jechać do sklepu po mąkę, po cukier, po nie wiem, jakieś, Dokładnie. nie? No, nie mam tego w domu, nie? Kiedyś coś chciałam, aha, dzieci chciały robić z mąki jakąś taką nie plastelinę, tylko co się mówi, taką Ciastolina. ciastolinę. Tak. Ja mówię, przecież my nie mamy mąki w domu, a każdy ma, nie? No każdy Polak w domu ma mąkę, nie? No, nie, to był problem. Wtedy musiałam jechać i to było dla mnie dziwne, nie? Że wiesz, że mąkę muszę kupić. No, W ogóle więc powiem tak. ci, że to jest niesamowite to, co teraz opowiadasz, bo ja nigdy nie widziałam, żebyś ty na story opowiadała o takich rzeczach. Ja nie wiem, czy one są niepopularne, czy ty trochę się boisz tego, że ktoś cię zaatakuje, wiesz, bo teraz jest moda na dietę wegetariańską, wegańską, piętnowane są parówki i to, że dzieci wciąż te jajka jedzą, bo niektórzy mówią, bo dzieci będą miały za wysoki poziom testosteronu. Czy to jest powód?
To znaczy, prawda jest taka, że za każdym razem, jak pokażę, że robimy razem jajecznicę i że dzieci rozbijają jajka, to jest bardzo, bardzo dużo wiadomości, czy nie boję się salmonelli i czy nie za dużo tych jajek. Także za każdym razem ta salmonella jest i o tym. I kiedyś była taka gównoburza ze względu na te surowe żółtka, więc staram się o tym nie mówić, bo po prostu no, za bardzo się to ciągnie, nie? Za dużo jest tych tematów, a ja nie mam czasu na to, żeby no, edukować ludzi i no, nie jestem od tego i ja po prostu robię to, co wiem, że jest dobre dla moich dzieci i dla mnie. A no, nie, i od osób, które są na diecie wegetariańskiej czy wegańskiej, no też nie chcę wiadomości typu, no nie szkoda ci zwierząt i tak dalej, że jak możesz, Monika, jesteś takim dobrym człowiekiem, a zwierzęta jesz, nie? No więc no, kiedyś to olewałam, a teraz staram się po prostu unikać tego tematu. Tym bardziej się cieszę, że otworzyłaś się tutaj na live i mówisz o takich rzeczach, bo powiem ci, że ja jako dietetyk, a w ogóle osoba kochająca twoją osobę i twoje podejście do życia, to tak sobie myślę czasami, ja wiem jak to jest, jak oni cię zaraz zaatakują, a w końcu nie jesteś dietetykiem, więc możesz nie mieć tych argumentów. Przecież no, pokazujesz też swoje relacje z dziećmi i jakby to jest najważniejsze. Dlatego mnie to zawsze ciekawiło, co wy właściwie jecie przez cały dzień, bo większość rodziców sobie w ogóle nie może wyobrazić, żeby dziecku nie podać płatków. Przecież to jest najbardziej odżywcze śniadanie. Jak dzieci zmusić do jedzenia warzyw? Jak je przekonać do jedzenia mięsa? Ale to myślę, że to są często też nie nasze przekonania, które się przekładają później na te dzieci, tak? Czyli jak my nie mamy do końca na to zgody, to dzieci to intuicyjnie również od nas przejmują. Tak. Ale wiesz, słuchaj, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Jakby się tak kiedyś ktoś, wiesz, pruł o coś, zawsze możesz odesłać do mnie, to ja im wytłumaczę, jak to jest. Ja też nieraz obrywałam za koktajl, który pokazywałam, który my pijemy codziennie w domu. I to jest koktajl na bazie surowego mleka, śmietany, kolostrum, które też pozyskujemy, wiesz, z takich prawdziwych gospodarstw. I do tego dodaję właśnie surowe żółtka. I czasami, no, w związku z tym, że pijemy to w trójkę, no to tych żółtek ostatnio dodaję nawet sześć. I za każdym razem słyszę, a ty się nie boisz, a to, a tamto. Myślę sobie, kurczę, ale jem te jajka, nie wiem, od 10 lat co najmniej, tak? Tak, ja A też. ludzie jedząc takie produkty zbożowe, w ogóle nie pytają się, a nie boję się glifosatu, a nie boję się mykotoksyn, a nie boję się środków ochrony roślin i innych rzeczy, które znajdziemy jeszcze w tego typu produktach. Wiem, no ja też kiedyś jacyś lekarze czy tam farmaceuci też się na mnie uwzięli, bo jestem zwykłą influencerką i co ja wiem o zdrowym odżywianiu i że no promuję właśnie surowe jajka dla dzieci i no dlatego no, nie przepadam za tym tematem. Słuchaj, mam jeszcze do ciebie kilka pytań. Skąd ty czerpiesz energię i motywację do stania przy garach? Pytają mamy. Energię z pożywienia. Tak, i naprawdę i mówię to z ręką na sercu, bo ja kiedyś się inaczej odżywiałam, więc wiem, jaka jest różnica między tym, jak się czułam kiedyś, a tym, jak się czuję teraz. No, i wiem, jak się czuję, jak sobie za długo popuszczę. Więc energię z pożywienia, a motywację z tego, że no, wiem, że to jest dobre dla moich dzieci i dla mnie. No to mnie motywuje. Wiem, że dzięki temu dzieci będą, nie wiem, chociażby potrafiły się dużo bardziej skupić, czy nie będą takie, wiesz, no, rozbiegane i niespokojne i tak dalej. Ja wiem, że jedzenie ma na to duży wpływ. No, a w jaki sposób ty sobie radzisz z przedszkolem? No bo Heniu i Boguś idą do przedszkola, tak? I no, ja tam słyszę, oni opowiadają czasami, co zjedli, a w Oczywiście. domu jednak jest coś innego, tak? Tak. Przez ostatni rok, jak Heniu chodził do przedszkola, to ja mu przygotowywałam posiłki, więc ja mu dawałam rano, bo on ze swoją wybiórczością pokarmową i tak nie jadłby tego, co tam było w przedszkolu, więc ja mu dawałam rano pojemniczek z jedzeniem i odbierałam go zazwyczaj tak, że oni obiad jedzą w domu, nie? Teraz Boguś je te posiłki w przedszkolu. I przyznam szczerze,
że nie wiem, co jem. Nie wiem. I lepiej mi się żyje z tą świadomością, że nie wiem. No, ale w domu pilnuję. Jeszcze nie wiem, jak to rozwiązać, bo no, teraz mam bardzo ciężki okres, ale no, no nie wiem, jak to rozwiązać, żeby nie musieć gotować im do przedszkola tych posiłków, żeby dawać, więc no, powiedzmy, że ten temat olałam na razie. Mhm. Za dużo wszystkiego jest, żeby jeszcze teraz myśleć, kurczę, muszę im przygotować do przedszkola jedzenie, no, no wiadomo, że łatwiej mi jest, jak mają tam, nie, czy śniadanie, czy obiad i tak dalej. Henik jest zapisany na dietę 3 bez, no ale no wiadomo, jakie są te produkty, nie? No, no tak. No tak, no, więc no myślę, że i tak dojdzie do tego, że ja będę gotowała. Myślę, że dojdzie do tego, no. A jakieś imprezy? No bo podejrzewam, że chodzicie do znajomych, tak. Chodzicie też do innych rodzin, w których się nie je, no bo no nie ma co ukrywać. Jesteście dzieciaki, cudaki, trochę dziwaki w kontekście odżywiania, bo jednak mało rodzin w ten sposób się odżywia. Tak. U nas plusem jest to, że dzieci nie znają bardzo wielu produktów, więc ich nie chcą. Na razie, nie? No nie wiedzą, co to jest. Nawet jak idę z nimi do sklepu na zakupy, przechodzę z nimi przez alejkę pełną słodyczy, no to dzieciaki nie wyciągają ręki mamy i mówią, mama kup mi Kinder niespodziankę, czy mama kup mi to, mama kup mi tamto, bo oni tego nie znają. No wyciągają rękę na przykład po kabanosy, nie? No. I to jest plus. Ja wiem, że to się zmieni, no bo no, przez przedszkole i w ogóle jakieś tam inne rzeczy, no, ale kiedyś dałam Bogusiowi czekoladę i on wypluł. Nie? Oni na przykład nie smakowało mu. Takich zwykłych jogurtów, takich słodkich z owocami typu Jogobela czy coś takiego, to też nie jedzą. Nie? To też im nie smakuje. Więc no, mam nadzieję, że to, że są od początku tak prowadzeni, też będzie miało duży wpływ na to, jakie sami będą wybierali później. No wiadomo, że to są dzieci, więc no. I tak im luzuje, jak jesteśmy gdzieś, nie chcę wyjść na taką, że o, mama nic nie pozwala, nie? No, ale myślę, że oni mają tak dobrze przygotowane jelitka na to, że zjedzą coś niezdrowego, że to i tak, wiesz, spłynie, nie? To jest takie, wiesz, praca od podstaw, mnie się tak wydaje. Tak? Tak. I one z domu wynoszą pewne nawyki. Dzieci jakby od samego początku są jakby takim zdrowym odżywianiu ze zdrowymi jelitami. Ja też widzę, że ty dbasz o to, żeby dostawały suplementy, dbasz o ich jelita, więc wydaje mi się, że nawet jeżeli później gdzieś pójdą i zjedzą takie rzeczy, na które ty do końca nie masz zgody, to będzie to ta zasada 80-20, czyli 80% diety powinna być super, a 20 może być byle jaka, ale organizm sobie po prostu z tym poradzi. Tak, tak, tak. I to jest dla mnie ważne, żeby właśnie organizm sobie sam z tym poradził, nie? Ja widzę, że tutaj są też takie komentarze, to już teraz wiem, skąd Monia ma taką wiedzę żywieniową. Szkoda, że wcześniej nie widziałam live'a. Myślę, że w ogóle Monia powinno być więcej takich live'ów. Ty powinnaś częściej się udzielać w kwestii odżywiania dzieci, bo wiesz, ty jesteś ogromnym autorytetem dla wielu osób, ogląda cię wiele osób, a ja widzę czasami bezsilność mam. I te pytania, na przykład mam takie pytanie, jak przekonać dziecko do jedzenia warzyw i owoców? Czy ty byś przekonywała, czy ty jesteś taką, nie. Wiesz, masz takie podejście, że dziecko samo intuicyjnie wie? No samo intuicyjnie zależy, jakie dziecko, bo są dzieci, które intuicyjnie chcą coś słodkiego, ale ja bym nie przekonywała, to znaczy miałam taki właśnie etap, że Heniek nie jadł w ogóle warzyw i owoców, więc mu podawałam te soki warzywno-owocowe, no bo to wypijał i właśnie przemycałam warzywa w czymś, nie? I jak wiecie, jak były dzieci malutkie, no to dostawały jakieś takie papki. Ale dla mnie dużo ważniejsze jest to, żeby one jadły zdrowe tłuszcze. Więc te warzywa, które i tak są zanieczyszczone, które no... No nie mają teraz już jakoś bardzo dużo wartości odżywczych i witamin, no to nie mam jakiejś takiej szajby, że muszą zjeść, nie? Że do obiadu musi być, nie wiem, starta marchewka, nie? No nie mam czegoś takiego. Ale no, staram się, żeby ta dieta była, powiedzmy, w moim mniemaniu zbilansowana, o, nie? No.
Wiesz, jest też pytanie, jak oduczyć dzieci jedzenia makaronów, chleba. Nie wiem, czy potrafisz na to pytanie odpowiedzieć, bo u ciebie raczej tego nie ma od samego początku, więc ty nie masz takiego dylematu, jak oduczyć, bo po prostu tego nie ma. Nie ma, ale no, nie ma, ale no ja zawsze szukam jakichś zamienników, nie? Żeby dzieciakom podawać coś innego w jakiś atrakcyjny sposób podać, albo żeby widzieć, żebyśmy przede wszystkim, żebyśmy jedli razem i oni widzą, że my jemy i nam to smakuje i tak dalej, no to też chętnie po to sięgają, nie? Tak było z kurzymi łapkami na przykład, nie? Ja się zajadałam, jakie pyszne, jakie pyszne, no to wiesz, każde dziecko po kolei, że też chciał spróbować i też pyszne, pyszne, nie? No właśnie, wiesz, to jest duży problem, bo wielu dorosłych ma na to wstręt. A, to takie odrażające, to pazurę, to łapka, a to wątróbka, to serca, to wszystko odraża i dorośli tego nie jedzą, więc jest ciężko oczekiwać, żeby dzieci to jadły, kiedy my sami się na to brzydzimy. Tak, tak, tak. A powiedz mi, jak ty to odkryłaś, żeby takie rzeczy jeść? Bo mówisz, że kiedyś jadłaś inaczej. Co sprawiło, że zmieniłaś sposób odżywiania? I jak się kiedyś odżywiałaś, a jak później? Jeszcze nie miałaś dzieci. No to... Na śniadanie kosz Snickersa popitego kawą rozpuszczalną. No naprawdę, naprawdę. Takie, wiesz, puree z paczki zalewane, jakieś takie właśnie półprodukty szybko gdzieś na mieście coś i w ogóle zero jakiejś wiedzy i myślenia, że to jedzenie może mieć wpływ na to, jak ja się będę czuła, czy będę zdrowa, czy nie będę zdrowa. Pierwszy raz usłyszałam o diecie jako o sposobie na wyjście z różnych dolegliwości podczas konsultacji endometriozy, nie? Jak byłam u lekarza, lekarz mówi, koniec cukru, koniec żywności przetworzonej, Monika, musisz przejść na dietę. No i ja wtedy tak słucham, co gada, nie? No, ale wprowadziłam tą dietkę i rzeczywiście poczułam się dużo, dużo lepiej, a potem takim kolejnym zastrzykiem było, oj, był Heniek. Jak się urodził Heniek, no i ta diagnoza, że ma zespół Downa. No i wtedy też, że dieta i zaczęłam czytać i właśnie doktor Natasza Campbell ze swoim gapsem, no to jak to przeczytałam i pojechałam na konferencję i potem jeszcze spotkałam się z osobami, które tą dietę stosują i z lekarzem, który właśnie jeszcze bardziej przekonał mnie do tego, że to jest po prostu ogień, nie? To mówię, o kurde, Wojtek, przechodzimy na gapsa, nie? Przechodzimy na... No i faktycznie przeszliśmy takiego restrykcyjnego gapsa. Od początku Wojtek zjechał 10 kilo. Ja poczułam się zajebiście, naprawdę, naprawdę. I w ogóle i wszystko mi się poprawiło. I cera mi się poprawiła, i celulit mi zszedł. I w ogóle miałam tyle energii po nieprzespanych nockach, że ja mogłam wstawać o tej 5 i zapierdzielać cały dzień i w ogóle nie czułam się zmęczona. I naprawdę czułam się zarąbiście i wtedy powiedziałam... Już mi nikt nigdy nie powie, że jedzenie nie ma wpływu na to, co jemy. Ale to jest niesamowite, że trafiłaś na takiego lekarza, który ci takie rzeczy powiedział, bo wiesz, jednak lekarze bardzo często mówią, że dieta nie ma żadnego znaczenia. Tak, ja miałam to szczęście i mam to szczęście, że spotykam fajnych ludzi. No, tak. A potem powiedz jeszcze, jak odżywiasz się w ciąży? Czy te wszystkie takie, wiesz, teorie dotyczące ciąży i niejedzenia określonych produktów, czy ty to stosowałaś, czy raczej stosowałaś tak, jak czułaś, wiesz, tak jak ci smakowało? Tak jak czułam, to jak mi smakowało. To znaczy, ta, omijam tą ciążę, tę ciążę, bo ta ciąża to było po prostu hardcore, ale w pozostałych ciążach już przy tej świadomości, którą miałam, no to... jadłam to, co wiedziałam, że jest dobre i to, co mi smakowało, także no jadłam, piłam to surowe mleko i surowe żółtka i podroby jadłam, dużo wątróbki jadłam, nie? No, więc jadłam wszystko to, czego kobiety w ciąży nie powinny. No. To jest standardowe podejście do tematu odżywiania kobiet ciężarnych, tak samo jak mamy tak zwane diety matek karmiących, ale prawda jest taka, że
kto jak to, ale to kobieta w ciąży potrzebuje najwięcej wartości odżywczych. I w naturze nie ma czegoś takiego, że zwierzęta pewnych rzeczy nagle nie jedzą, wiesz, sarna nie przestaje nagle jeść surowej trawy, bo może być tam nasikane przez kogoś, tak? Tylko tak. Dalej je ten sam odżywczy pokarm. I myślę, że te mity powinny być tutaj odczarowane, natomiast ja mam wrażenie, że my trafiamy na ogromny mur, jest ogromne ograniczenie w tej kwestii, panuje przekonanie, że dzieci mają jeść płatki, mają jeść zboża, mają jeść mleko, bo wapń, a nie bierzemy pod uwagę tego, że przecież jemy chrząstki, jemy wywary kostne i ten wapń również przechodzi do bulionów i ten wapń no, wchłaniamy z takim pożywieniem, jakie spożywamy, jest to w zupełności wystarczające. Powiedz jeszcze, odnośnie Twoich dzieci, bo też tutaj były pytania o wapń. No bo skoro nie pijecie mleka, ale rozumiem, że to surowe chyba jest, tak? Czy w ogóle nie podajesz? To znaczy, nie podawałam im mleka ze względu na GAPS, takiego surowego. UHT takiego sklepowego w ogóle nigdy nie pili. I no, oni jedzą taką ilość bulionów, i tych chrząstek właśnie i tak dalej, tego kolagenu, że no, wydaje mi się, że to mleko jakoś nie jest im specjalnie potrzebne teraz, nie? No, więc no, nie wydaje mi się, żeby to było konieczne, żebym im dawała to mleko. Czy jakiekolwiek problemy z zębami mają, albo z kośćmi, wiesz, albo lekarz stwierdził, że ma, brakuje wad. Nie, i chciałabym zaznaczyć, że dzieciaki zespołowe mają bardzo dużą wiotkość stawów, prawda? No, że tak jak na przykład Dorotka robi, bo nie wszyscy wiedzą, takie szpagaty i że na przykład nóż, i jak chodzą, to nóżki tak wyginają na boczki i no, że to jest normalne dla zespolaków. A po tym, jak my przeszliśmy na GAPS-a i cały czas mamy tych samych terapeutów od początku, jak dzieciaki jeżdżą na turnus rehabilitacyjny, to wszyscy terapeuci jednogłośnie stwierdzili, że Heniek ma najlepsze stawy i najzdrowszy jest ze wszystkich zespolaków, na jakiego trafili, nie? Przez tyle lat, więc i mówią, że to jest, oni są pewni, że to jest dzięki temu, jak on jest prowadzony, co on je, bo no, nie ma innego takiego dzieciaka. Ja wiem, że no, zdarzają się przypadki i tak dalej, ale my widzimy też po Dorcie, jakie robi postępy, nie? Więc no ja też wiem, że to jest dla nich dobre, nie? A mleko UHT. Czy ten bulion jest u Was codziennie? Tylko gotujesz na zapas? To jest jakiś wielki gard, to pasteryzujesz? Czy gotujesz codziennie, wiesz, tak na bieżąco? Czy nie, zdarza się, że nie ma bulionu? Dwa razy w tygodniu. Zdaje się, żeby był. Czasem mam coś tam zamrożone, ale raczej dwa razy w tygodniu gotuję. No i staram się, żeby dzieciaki popijały. Najlepiej na rano, tak żeby, wiesz, jeszcze na te jelitka osłonić trochę, nie? Więc ja im go podaję tak o do popicia, nie? Że to jest, wiesz, że piją sobie jak inne dzieci, nie wiem, sok na przykład, nie wiem, jakiś jabłkowy czy jakiś tam, nie? To ja im, jak jeszcze nie potrafili pić z kubków, to im podawałam w bidonie, nie? No. W ogóle przez butelkę im podawałam, jakby takie malutkie, wiesz, rozszerzałam dietę im rosołem, nie? Ja im dietę rozszerzałam rosołem, wiesz, nie? A wszyscy, o nie, sól, o nie, może Monika sól, nie? I przyprawy, no. Tak. Padło pytanie jeszcze też takie praktyczne. Skąd pozyskujesz mięso? Bo podejrzewam, że nie idziesz do sklepu i nie kupujesz, tak? Tylko bierzecie gdzieś z jakichś ekologicznych źródeł. No ja jak opowiadam, że ja zamawiam mięso przez internet i nabiał przez internet, to ludzie się za głowę łapią, ale ja tak naprawdę nie mam po co do sklepu chodzić, bo tam jest mało produktów zdatnych tak. Do spożycia. Tak. No my też, no tak jak mówiłam, mamy pełną zamrażarkę mięsa i z okolicznych wsi. Czy na przykład, nie wiem, wiemy, że ktoś dla siebie trzyma kury, no to pytamy, czy nie chciałbym, że, czy nie mógłby tych kur trzymać więcej, my od niego je kupimy i tak dalej, nie tak samo jakimiś kaczkami czy indykami i wtedy pilnujemy, żeby nie były, pilnujemy. Wtedy też pytamy, co jedzą, żeby to nie była taka, wiesz, mieszanka pasz zwykłych, nie, tylko żeby te kury dostawały dobre jedzenie. Samo wołowinę, czy na przykład, nie wiem, wieprzowinę, no to my kupujemy mięso z mangalicy, która też jest przez cały dzień na dworze i dostaje tam trawkę, jakieś tam warzywka i tak dalej, więc no
to wiemy skąd, bez antybiotyków, wiemy skąd to jedzenie jest i no, trochę to trwało, zanim poszukaliśmy wszystkich, nie? Ale da się. Przez internet też czasem to... jakieś wyroby zamawiać. To jest niesamowite, ja jestem pod wrażeniem. Wiesz, ja jako osoba posiadająca jedno dziecko, niektórzy mi mówią, no tobie to się łatwo mówi, ale Monia, ty, osoba, która ma 5 dzieci, to wydaje mi się, że ty jesteś ogromnym autorytetem i po prostu pokazujesz, że to jest możliwe, że tak się da zrobić, tak, że można zadzwonić, zamówić to mięso, to przyjdzie, masz te zamrażarki i tam wszystko możesz sobie przechowywać. No, ja też się tak zorganizowałam, ja też mam 3 zamrażarki w domu, bo jeszcze jedną mam dla psów. My mamy też 2 bardzo duże i zapełnione, no. Ale wiesz, no my zamawiamy na przykład, nie wiem, no 30 kurczaków, nie wiem, ja ostatnio pojechałam po 5 kilo kości wołowych tylko na rosół i tak wiesz, że dzwonię, pytam cię, czy jest i tak dalej, że dobra, to ja przyjadę, odbiorę, no to nie jest jakieś takie trudne do zorganizowania. Dużo trudniejsze jest, jakbym miała jeździć codziennie i jechać do, nie wiem, mięsnego kupić pierś albo mielone, nie? No to otwieram zamrażarkę i mam. A powiedz mi, bo tutaj padło też takie pytanie, że wszystko okej, okay, no ale to są jednak duże koszty. Czy ty masz wrażenie, że taki sposób odżywiania jest kosztowny? Nie. Przez to, że my nie kupujemy tych wszystkich produktów, które kupują inni. My nie wydajemy pieniędzy na słodycze, na płatki, na jakieś takie rzeczy, które, no wiesz, no. Zawsze ma ktoś inny w domu. My, no, to mięso faktycznie jest droższe, no ale odchodzą inne produkty, nie? No ja też Więc. mam takie wrażenie, bo wiesz, jak widzę czasami, co jedzie na tych taśmach w sklepie, że jadą chipsy, za które No. zapłacisz od 5 do 10 zł za paczkę, tak? No a ile takich paczek trzeba by było zjeść za jeden wieczór? Jadą różnego rodzaju napoje, Coca-Cola, przecież to jest Tak, bardzo drogie. Lody jakieś, wiesz, sławne te takie z tych różnych fanów, którzy teraz są. No kosztują ogromne pieniądze, tak? I ludzie w ogóle nie patrzą na to, jakby nie patrzą w kontekście tego, że kupują rzeczy, które kosztują, a nie odżywiają. Są jakby wyrzuconymi pieniędzmi i są takimi pieniędzmi, które no po prostu wyrzucamy do kosza, no wiesz, bo... wszystkie bułki, chleby, jakieś takie rzeczy, które są, no, zbędne, nie? No, to kosztujemy na tym, oszczędzamy, kupujemy dobrej jakości jedzenie. No, ja bardzo dużo, bardzo, 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 bardzo dużo robiłam sama w domu. Ja nawet jakieś tam szynki, pieczenie, wszystko robiłam sama i wszystkie kiszonki robiłam sama, zakwasy, no, co tylko się dało, tak żeby, wiesz, wiedzieć, że to jest dobre, nie? A potem powoli gdzieś, na przykład, nie wiem, znalazłam kogoś, kto to robi, no to wtedy sobie odejmowałam tą pracę i kupowałam od kogoś, nie? A co pijecie na co dzień? Wodę. Okej, okay. Jaką? Kupujesz jakąś specjalną wodę? Kupujesz wodę w butelkach plastikowych? Czy może filtrujecie? Jakie masz sposoby na Nie, bo wodę? niestety nie filtrujemy, nie kupujemy takich, mamy dystrybutory, bo u nas idzie po prostu wody bardzo dużo, więc no, używamy wody z dystrybutorów. No. Nie mamy żadnych procesów uzdatniających tę wodę do picia i ona jest z plastiku taka, ale. No. Nie wszystko na raz, nie? A jak babcia i dziadek? Babcia i dziadek, wiadomo, są często traktowani jako taka instytucja od rozpieszczania dzieci. Czy u was rodzina jest uświadomiona w tej kwestii? Czy mówi, Monia, nie patrzę, to wiesz, masz tutaj szybko, tylko sobie tam schowaj. Nie wiedzą, bo ja tak bardzo trąbiłam, tyle mówiłam o tym, jak to jest ważne dla mnie, dla dzieci, i myślę, że oni widzą. Że no, dzieciom to dobrze robi, że bez mojej zgody nie dadzą tam dzieciom żadnych kinderków ani nic takiego. Czasem się pytają, czy mogą. Wczoraj też jak byłam u mojej mamy, no to dzieciaki coś tam chciały z barku i mama przyszła się zapytać, czy może im dać, nie? No więc no, to uważam, że to jest mega spoko, że nie ma czegoś takiego, że wymyślam i tak dalej. I myślę, że oni sami się bardzo dużo ode mnie nauczyli, nie? Więc no. Jeszcze pytanie odnośnie suplementów. Ja widzę u Ciebie zawsze na story, ale widzę, że pojawiają się jeszcze tutaj pytania też w live, jakbyś mogła powiedzieć, co suplementujesz dzieciom i też na jakiej podstawie? Czy też macie zalecenia od terapeutów, lekarzy, czy Ty ustaliłaś plan suplementacji?
U Henia i Dorki ustalałam plan suplementacji z lekarzami ze względu na zespół Downa, a potem przy pozostałych dzieciach po prostu pytałam, co powinnam im dawać, żeby no, kompleksowo o nich zadbać i też to samo, co ja powinnam brać. Więc Heniu i Dorka dostają troszeczkę inne suplementy, bo oni oprócz tego, że dostają oleje, to jeszcze dostają EGCG, kurkuminę i tak dalej, no to są już takie, wiesz, typowo dla zespolaków. A no i wszystkie dzieci dostają kolostrum. Wszystkie. Nawet ja wiem, że na suplementach jest napisane, że są od trzeciego roku życia i też bardzo często dostaję pytania, czy podaję młodszym dzieciom. Tak, Wanda ma 2 lata i też dostaje. Też dostaję, no. Tak. I wszystko konsultuję zawsze z lekarzem. No świetnie, bo ty masz takiego po prostu otwartego, widać, lekarza. Ja spotkałam się często z lekarzami, którzy mówią, nie, nie, proszę wszystko odstawić, suplementy dzisiaj nie działają, one są problemem i nikt tego nie bada i tam nic nie wiadomo. A ty po prostu trafiłaś na lekarza, który ma otwarte podejście. Tak. I bardzo się z tego cieszę, bo no, mi to ułatwia i wielu innym osobom, więc ja nawet jak mam o coś chcę zapytać, to wystarczy, że zadzwonię, to mam takich 3 zaprzyjaźnionych lekarzy i no, nie boję się, nie czuję tej presji, że wiesz, że sama o wszystkim decyduję i no, no ja nie mam takiej wiedzy, nie? Więc jak mi lekarz, czy ty, czy jakiś inny dietetyk powie, że tak, to jest dobre, no to czuję się pewniejsza w tym, co robię. Monia, na koniec, złote rady dla mam. No bo wiesz, zawsze jesteśmy bombardowani z zewnątrz różnymi informacjami. Ty sobie jakoś z tym radzisz, no bo mając taką ilość obserwujących osób, zawsze masz cudownych doradców. Wszyscy wiedzą lepiej niż ty sama, jak powinnaś dzieci karmić, ubierać, wychowywać i suplementować. Jakie dałabyś rady innym mamom, żeby również miały i odwagę, i gdzie szukać, i na co zwracać uwagę? O, ja no nie wiem. Nie wiem, no, no właśnie dużo szukać. Dużo szukać, dużo czytać. Sprawdzać, nie wierzyć we wszystko, co powiedzą w telewizji, w jakichś tam śniadaniówkach, czy nie wierzyć każdemu lekarzowi, żeby po prostu samemu też sprawdzać, nie? No intuicyjne też do tego podejście. Jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, to żeby no, to sprawdzić. Jeżeli czujemy, że ten lekarz jakoś nie, nie wiem, no nie bardzo chce pomóc naszemu dziecku, znaczy nie widzimy tego, no to żeby poszukać innego, albo żeby się odezwać do kogoś, żeby to było takie, że wiecie, że no nie ufać tylko jednej osobie, nie? Tutaj widzę, że niektórzy piszą, o, to już koniec. No i ja wiem, że ty, Monia, masz, wiesz, napięty harmonogram. Ciężko było cię wyrwać. Tym bardziej dziękuję ci, że zgodziłaś się opowiedzieć o rzeczach, które są niepopularne. Oczywiście ja tego live'a zapisuję, bo fajnie, żeby on był i żeby mamy tutaj mogły przyjść i złapać taki wiatr w żagle i tą odwagę do tego, żeby stosować rzeczy, no, które, no, jeżeli wśród 5 dzieci się sprawdzają, bo wiadomo, dietetykom czasem można nie ufać, ale mama, która to od dawna stosuje i ty mówisz o tych cudownych efektach i mówisz, że też podczas tych turnusów terapeuci widzą te efekty, to moim zdaniem to są dowody na to, że to właśnie ma sens i powinniśmy w tym kierunku iść i szukać dróg alternatywnych, a nie tych płatków, tostów, nutelli i mleka UHT, które jest dzisiaj niestety podstawą odżywiania dzieci. Powiedz jeszcze, Monia, bo wiem, że ty masz jakiegoś e-booka odnośnie przepisów, tu dziewczyny ostro o tym piszą. Powiedz o tym e-booku. Czy u ciebie można znaleźć e-booki, nie wiem, ze śniadaniami, z kolacjami, z obiadami? Tak, ja kiedyś właśnie jak pokazywałam bardzo dużo tego, co daję dzieciom do jedzenia, no to na prośbę obserwujących, pozdrawiam wszystkich moich, zrobiłam takie e-booki z właśnie przykładowymi śniadaniami, obiadami i kolacjami. Tam jest wszystko to, co my jemy, dzieciaki jedzą, no, więc mogę potem wrzucić na stories.
Właśnie, więc ja odsyłam do Moni na stories, będzie link do tego e-booka. Ja też sobie skopiuję ten link, żeby później jeszcze przypomnieć mamom, które do mnie przychodzą i czasami pytają, no to co podać temu dziecku na śniadanie, bo przecież nic nie chce jeść, już nie mam pomysłu. Także też będę odsyłać. Dziękuję Ci, Monia, za dzisiejsze Dziękuję. spotkanie. I no, Dziękuję. fantastycznie, po prostu moje serce się raduje, kiedy ty o takich rzeczach opowiadasz. Dziękuję. A ja właśnie wczoraj mamie mówiłam i przypomniało mi się, jak dostaliśmy od ciebie książkę twoją. I ja jeszcze ciebie nie znałam. I tak przejrzałam tą książkę i mówię, o kurde, chyba mądry dietetyk. I potem dopiero weszłam na Instagram i zaczęłam więcej czytać, sobie zamówiłam inne twoje książki, twój kurs wykupiłam i mówię, o, lubię, lubię, bardzo lubię. No. Wiesz, no jesteśmy takimi osobami, które mają niestandardowe podejście. Ja też jestem często nazywana jako foliarz, szur. I jak to mogę wziąć odpowiedzialność za szkodzenie społeczeństwu z moimi teoriami? Tak. No właśnie, no właśnie. A co dopiero ja, taka wiesz, zwykła influencerka, nie? No. Dobra. Dzięki bardzo. Dziękuję, Hej. dziękuję. Pa.